Ukrywać, że Quake to legendarna gra. Kto nie grywał w ten tytuł w kafejkach, niech pierwszy rzuci kamień. Gra wyznaczyła standardy, jeśli chodzi o tytuły FPS. Kolejna odsłona skupiająca się na trybie multiplayer, Quake Champions, została wydana we wczesnym dostępie w 2017 roku. Skupię się w tym nagraniu tylko na trybie multiplayer. Liczba graczy od samego początku szybowała po dnie tylko z paroma wyjątkami. Była na niskim poziomie, ale za to na stabilnym. Legenda wróciła, ale już nie na takim poziomie jak kiedyś. Pytanie, co sprawiło, że tak znakomita gra, która bardzo szybko stała się popularna, równie szybko zaczęła tracić na popularności? Czy chodzi o kwestie związane z kiepskimi decyzjami twórców? Czy może arena shooters już od dawna nie są popularne, zwłaszcza wśród nowych graczy? Przecież na papierze Quake wydaje się być znakomitą grą. Jest szybka, kompetytywna, ma sporo map do wyboru, wiele trybów rozgrywki oraz postaci z ich unikalnymi zdolnościami i różnymi dodatkami wizualnymi, więc ciężko spotkać tak samo wyglądające postaci w grze. Mamy różne bronie, których używamy w zależności od sytuacji oraz skórki do nich, które możemy odblokować poprzez progres lub płatność. Postaram się przeanalizować, co stało się z marką Quake, ale skupmy się tylko na ostatnim tytule Quake Champions. Chociaż nie ukrywam, że pojawią się krótkie nawiązania do innych gier. Podzielę ten materiał na kilka punktów, które uważam za najbardziej znaczące w całym upadku popularności Quake Champions. Zapraszam do oglądania. Quake Champions to gra, która ma bardzo wiele trybów. Mamy tutaj standardowe duele 1-1, Deathmatch, Team Deathmatch, Clan Arena, Capture the Flag, Slipgate, Sacrifice, Instagip. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Czy przez wdrożenie aż tak wielu opcji gra powinna być bardziej popularna? No cóż, można tak pomyśleć. W końcu mamy tutaj kilka drobnych gier w jednej. Ale o co chodzi w Quake'u? O strzelanie i zdobycie jak największej ilości fragów. Nie brzmi to jak wielka filozofia, ale w rzeczywistości Quake Champions momentami potrafi być jak dobra partia szachów. Zwłaszcza jeśli obejrzymy, jak grają profesjonaliści. Quake Champions nie wybacza. Nie jest to prosta gra na dobry początek. Mechaniki zastosowane sprawiają, że musimy dokładnie poznać mapy, broń, przedmioty oraz czasy, kiedy te się odnawiają. Przykładowo, po wzięciu Heavy Armor mamy 30 sekund do momentu, kiedy armor ponownie pojawi się na mapie w tym samym miejscu. Kontrola mapy jest tutaj bardzo ważna. Mówię o trybie 1-1, bo ten jest najbardziej popularny w grze. Tak zwane duele rankingowe mogą momentami przyprawiać o ból głowy, ale właśnie mechanika odnawiania przedmiotów sprawia, że Quake potrafi być taki fascynujący, bo chodzi właśnie o kontrolę planszy. Mimo to myślę, że właśnie ten ciężki próg wejścia może zniechęcać graczy. Dlaczego tak jest? Pomyślmy. W Quake grają starzy wyjadacze, którzy na tej mechanice i mapach zjedli zęby. Oczywiście, że nowej osobie ciężko będzie się odnaleźć, kiedy raz za razem dostaje manto na każdej mapie. To może być bardzo zniechęcające do podejmowania dalszych prób oswojenia się z grą.
Jeśli Quake Champions miałby więcej graczy, to może wtedy tak zwany skill gap byłby mniejszy na start. Ale Quake nie ma wielu graczy, niestety. I to może być największa przyczyna tak słabej popularności gry. Z drugiej strony, jeśli uda nam się przeboleć trudy na samym początku i nie przejmować się odniesionymi porażkami, to gra ma całkiem sporo do zaoferowania. Community też może tutaj pomóc. Sam mam kilka osób dodanych do znajomych, którzy odzywają się jak tylko pojawią się w lobby i vice versa. Jak już znajdziemy znajomych w grze, to można naprawdę miło spędzić czas na wspólnych pojedynkach jeden na jeden. Wspomniałem, że Quake to tak zwany arena shooter, ale te już dawno mają swoje najlepsze lata świetności za sobą. W czasach, kiedy tak bardzo przyjęły się inne gry, jak na przykład Battle Royale, który już traci trochę na popularności, ale to jest temat na inny materiał, ciężko wybić się ze starym, dobrym arena shooterem. Gry takie jak właśnie Quake lub chociażby Unreal Tournament już od dawna znajdują się pod grubą warstwą kurzu. Wspominam te tytuły z przyjemnością i nostalgią. Dobrym przykładem w miarę nowego arena shooter, któremu nie wyszło, jest tutaj Diabotical. Premiera tej gry była we wrześniu 2020 roku. Gra jest dostępna na Epic Store Games za darmo, ale tak naprawdę gra już od dawna jest zwyczajnie martwa. Przeglądając Steam Charts pod kątem najczęściej granych arena shooters, widzimy, że liczby nie powalają. Czy to dowód na to, że taki tryb rozgrywki już przeminął? Przecież jest sporo gier, które są podobne, chociażby Overwatch. Oczywiście z wieloma różnicami. Overwatch jest to również tytuł w miarę świeży, więc pewnie ma więcej mechanik, które mogą przyciągnąć nowych graczy. A może właśnie chodzi o to, że Quake w gąszczu nowych gier przegrywa na starcie, bo już zwyczajnie przejadł się i nie jest w stanie zaproponować nic nowego. Mapy w Quake'u, postaci oraz broń mogą szybko się znudzić. Po rozegraniu kilku potyczek niewiele jest nas w stanie zaskoczyć poza tym, że czasem poznamy jakiś lepszy movement na mapie lub odkryjemy nowy, lepszy sposób na naszego przeciwnika. I chyba to jest największym plusem, jeśli chodzi o granie w tę grę ze starymi wyjadaczami. Sprawdzenie się w boju, rywalizacja, pokazanie, kto jest lepszy na danej mapie. Wydaje mi się, że właśnie to sprawia, że istnieje jeszcze niewielka grupa fanów Quake'a. Niestety, często bywa tak, że mamy dobry produkt, ale decyzje podejmowane przez twórców są niezrozumiałe dla community. Tak było w przypadku Quake, chociaż ostatnio muszę przyznać, że jest nieco lepiej. Raz na jakiś czas dostaniemy zestaw skórek do broni do odblokowania, nowy battle pass, jakąś mapkę. I to jest całkiem okej. Brakuje tutaj konkretnych eventów, które mogłyby napędzać większą ilość graczy. Skoro trend jest taki, że gra niewiele osób, to wrzucenie raz na jakiś czas nowej skórki do broni nie pomoże w przyciągnięciu nowych graczy. I taki sposób zarządzania widać od początku Quake'a. Muszę przyznać, że dziwi mnie to, dlaczego twórcy nadal w ten sam sposób traktują tę grę. Widocznie nie zależy im na rozwijaniu tytułu, a tylko na podtrzymaniu z jakiegoś powodu. Dlaczego? Gra weszła na początku we wczesnym dostępie. Pojawiły się problemy z optymalizacją, były problemy z balansem w grze, jeśli chodzi o postaci. Był dość dziwny marketing i chyba budżet przeznaczony na reklamę był niewielki. Ja sam pamiętam, że niewiele było informacji o tej grze. Druga sprawa to wsparcie twórców. Pamiętam, że swego czasu pojawiło się w sieci kilka artykułów mówiących o tym, że jedna wysoko postawiona osoba w id Software stwierdziła, że Quake jest grą, która nie potrzebuje ciągłych aktualizacji i stan, w jakim się znajduje obecnie, jest zupełnie wystarczający. Niestety nie mogłem znaleźć tego artykułu na potrzeby tego materiału, ale pamiętam, że jak to przeczytałem, to byłem bardzo zaskoczony taką opinią. Zwłaszcza ze strony zespołu odpowiedzialnego za produkt. Świadczy to o tym, że firma nie chce już rozwijać Quake'a. I to widać.
Zdarzały się przecież przypadki, kiedy wszedł świąteczny update i nowy content był dostępny w grze na długo po świętach. Wyglądało to tak, jakby twórcy mieli inne rzeczy na swojej głowie i nie było osoby, która miałaby czas zająć się Quake'iem. Cały Quake Champions sprawia wrażenie, jakby id Software wspólnie z Saber Interactive chcieli odtworzyć pierwotny produkt, jednocześnie zapożyczając trochę z innych tytułów w celu przyciągnięcia nowych graczy. Chcieli stworzyć coś innego pod szyldem znanej marki i przez to trochę wkurzyli część społeczności. To z tego powodu część graczy nadal pozostawała na przykład z Quake Live. Zaskakuje mnie, że twórcy nie wiedzieli, kto będzie odbiorcą tej gry, lub pewnie założyli, że pojawią się nowi gracze. Quake to gra oparta w dużej mierze na umiejętności celowania i kontroli mapy, a wrzucenie zdolności czasowych dla postaci dokłada trochę elementu losowości i powoduje brak równowagi. Nie chcę w tym materiale być cały czas negatywnie nastawiony do Quake'a. Jest to gra, w której spędziłem mnóstwo godzin, ale wydaje mi się, że nadszedł czas, żeby się z nią pożegnać. Chociaż nie ukrywam, że ciężko się z nią rozstać. Te setki przegranych godzin to nie tylko radość z gry, ale chęć rywalizacji, frustracja i przyjemność. Grając w Quake'a sięgniemy często dna, ale czasami się od niego odbijemy i wtedy gra sprawia mnóstwo frajdy. Polecam wam zapoznać się z oficjalnym kanałem na Twitch oraz YouTube o nazwie Quake, gdzie możemy śledzić profesjonalną ligę i jeśli zrozumiemy już zasady panujące w Quake'u, to gwarantuję wam, że ogląda się to niesamowicie i dostarcza to wielu emocji. Wracając jeszcze do popularności Quake'a, to liczby na Twitchu mówią same za siebie. W piku profesjonalne potyczki na Twitch ogląda raptem kilka tysięcy osób. Ma się to nijak do transmisji na przykład z CSGO, gdzie w szczycie potrafimy zobaczyć 150 tysięcy osób jednocześnie. Co jeszcze mnie urzekło w tej grze, to społeczność. Czasami oczywiście trafimy na jakieś toksyczne zachowanie, ale jest to jednak sporadyczne. W większości przypadków trafimy na życzliwe osoby, które po dobrym spotkaniu zaproszą nas do znajomych. Większość osób będzie starało wam się pomóc grać lepiej i podpowiedzą wam, jak to zrobić. Reszta zależy już od waszej determinacji. W tym miejscu chcę wam również polecić polską ligę Quake'a. Link do kanału na Discordzie udostępnię w opisie nagrania. Super społeczność. Można zagrać z osobami na tym samym poziomie lub z lepszymi. Większość jest skora do pomocy. Naprawdę świetne miejsce, jeśli postanowicie spróbować swoich sił w Quake'u i jeśli chcecie sprawdzić się w amatorskiej lidze. Myślę, że te trzy poruszone przeze mnie kwestie są powodem powolnego umierania Quake'a. Numer 1 – wysoki próg wejścia. Bez pomocy bardziej doświadczonych graczy na początku będzie bardzo ciężko, jeśli ktoś nigdy nie grał w arena shooter. Numer 2 – Quake zwyczajnie się znudził. Powtarzalne sytuacje, brak nowego kontentu, dużo więcej innych gier z nowszymi trybami powodują, że Quake nie ma do zaoferowania nic nowego. Trzeci powód to złe decyzje twórców. Jestem ciekaw, czy gra byłaby w innym stanie dzisiaj, jeśli ktoś inny zabrałby się za stworzenie Quake'a i wspieranie go nową zawartością. Quake to dla mnie trochę taka pamięć czasów. Czasów, kiedy chodziłem do kafejki i nie miałem żadnych zmartwień poza szkołą. Dopadła mnie trochę nostalgia, kiedy tworzyłem ten materiał, bo zrozumiałem, że Quake już chyba nigdy nie będzie tak popularny jak kiedyś. Nie będzie, bo osoby, które grały w poprzednie części, już z tego wyrosły. Zostali sami wyjadacze, którzy raz na jakiś czas zagrają i przypomną sobie, jak to kiedyś było. Zadają sobie pytanie, czy jednak warto, żeby Quake odżył. Może jednak należy pozostawić tę grę na piedestale i nie nastawiać się, że nadejdą dla niej lepsze czasy? Może gracze oczekują czegoś więcej od gier? A może jednak warto trzymać się tego, co mamy, bo gwarantuję wam, że jeśli odniesiecie raz sukces w tej grze, to będziecie chcieli więcej, więcej i więcej. Ogromny plus tej gry to społeczność, która czasami potrafi roztoczyć nad nową osobą opiekuńcze skrzydła. Dla mnie przygoda z Quake'iem chyba już się skończyła. Doszedłem do momentu w moim życiu, że natłok obowiązków powoduje stres, a jakoś nie potrafię się zrelaksować przy tej grze.
pojedynki jeden na jeden i nieumiejętność pogodzenia się z przegraną sprawiają, że nie chcę dokładać sobie na barki dodatkowego stresu. Mam jednak cichą nadzieję, że Quake nadal pozostanie tą grą, która gromadzi niewielką wspólnotę, która wspiera się, a nie atakuje nawzajem.